Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dziś w Puławach, żeby porozmawiać o stanie polskiej gospodarki i polskiego przemysłu. Jak się przy Państwa okazuje, rząd dobrej zmiany od 4 lat obiecywał repolonizację przemysłu, sektora bankowego. Dalej ciężko jest się doszukać gdziekolwiek informacji, jak zrealizował te swoje plany i obietnice. Według mnie wszystko postąpiło, ale jeszcze w odwrotną stronę. Jeszcze bardziej wyprzedana została nasza gospodarka, nasze spółki największe typu KGHM, PKN Orlen, Grupa Azotowa Puławy. 25%, niektóre 33% są w posiadaniu Polskiego Skarbu Państwa. Resztę posiada obcy kapitał, który to wyprowadza z Polski, wiadomo, zarobione pieniądze. Nie musi ich tu wcale inwestować i w większości inwestuje je gdzie indziej, często u siebie. A liczone to jest do naszego PKB, jako nasze PKB. To sztuczny parametr, który ma coś tam udowodnić, jak naszą chyba potęgę. Fikcja. Nie możemy, proszę Państwa, podlegać manipulacji wskaźnika PKB. PKB wypracowywane w Polsce nie oznacza, że te dochody całe zostaną przekazane polskiemu budżetowi, polskiemu społeczeństwu. Większość z nich wycieknie. Szanowni Państwo, wracając do sztucznego tworu, jakim jest PKB, chciałbym nadmienić, że w roku 80, gdzie całość gospodarki należała do Polski i produkowała dla naszego dobra, 2,4% światowego PKB należało do Polski. Obecnie ten wskaźnik wynosi 0,6. 4 razy mniej przy założeniu, że z dzisiejszego PKB duża część środków wypływa za granicę,